Witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Farming Simulator 22. Właśnie, słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj, no w poprzednim odcinku, no bo nie właśnie teraz, ale w poprzednim odcinku przyjechaliśmy sprzedać dwie palety jajec. No i kurde, prawie 10 tysięcy wpadło. To jest po prostu niemożliwe aż. Spoko, kurde, już nie musimy, słuchajcie, martwić. Wracamy, kurczę. O, trochę za głośno mam trochę. Wracamy na nasze gospa i czekamy. Znaczy, musimy wziąć się do roboty. Czeka nas, kurczę, dzisiaj. Wyjechaliśmy troszeczkę. Tutaj też wyjechaliśmy, dobra. Wybaczcie. Podziękuję. Znaczy, o. W zasadzie to powinno się coś takiego robić. Ale nie ma komu. Dobra, idziemy. Nie no, 220 to nie będziemy jechać tak gdzieś. Czekajcie. Przepisowo zmienię sobie. O. I tak 50, nie? No. Elegancko, słuchajcie. Z kurtami nie jedziemy. Słuchajcie, gdzieś to. Kurde, to tak zalesione. O, dalej. Że normalnie ledwo co widać. A zobaczcie, ten wóz to jest. Jest większy prawie od naszego auta, nie? Duże gabarytowo, no. Ale spoko, widzicie, no już się przydał nam samochodzik, który, przypominam, zakupiliśmy, słuchajcie, a ze zgierza od brata pana Henia, który nam pomaga na gospodarstwie budować między innymi, pomagał nam, ale już zbudował nam wiatę tutaj przy wjeździe po lewej stronie. Przebudował w zasadzie, znaczy przebudował, no zebrał tamtą i zbudował nową, no to nawet może nie przebudował. Co jeszcze, słuchajcie, no będzie nam pomagał z budową silosu, no i rampy. Kurczę, może jak mamy już te pieniądzory, czekajcie, gdzie byśmy tym samym... Podjedziemy tam. Czekajcie, bo tam mam... No i dobra, niech się tu stoi. Myślę, że ty... Nie będzie źle go postawić. Dobra. No kurde, no. Maszyna jak malina, no. Zobaczcie, jak się prezentuje. Czyż to nie cudowne auto? Kurde, no. Elegancko. Dobra. Co dzisiaj jeszcze zrobimy? Bo tak, tutaj kurko można by było dać. Jeszcze nie trzeba. Nakarmimy psa, słuchajcie. I lecimy, słuchajcie, no, ściąć trawę. Dobra, to nawet dobra. Pojedziemy sobie z tymi kołami. Mieli dostarczyć nam, kurcze, opony. Zrobią to dzisiaj. Będziemy musieli stówkę zapłacić. Za to, że nam przywiozą ten opony nasze, te większe. No, nie będziemy tam już jechać zakładać, założymy sobie tutaj. Sprawdzę tylko tak, jak tam tutaj świnki. O, jest 16 ich już.
No to elegancko. 879. No to jeszcze tanio. Chyba 900. Jeszcze 18 miesięcy zobaczymy. Która tutaj jeszcze świnka? A ciekawe, ile ich jest. Czekajcie, bo tutaj. Aha, zobaczymy, ile ich jest. Jedna. Szkoda. Szkoda. A szkoda. 879. No dobra, no spoko. Spoko. Jakoś to tam. Ale 16 ich jest, także spoko. Dobra, zobaczmy, w jakim one są, ile potrzebują. Czy potrzebują coś jeść? No w sumie możemy je podkarmić spokojnie. Dobra, podkarmimy je teraz. Dumny pan Janek, słuchajcie, no kurczę, no jajka tak drogo? Bardzo fajna sprawa, no. Wszystko zeszło. Jak to tam teraz to wygląda? O, nawet całkowicie. No, to ładnie. A nie, jeszcze możemy troszeczkę je podkarmić. Dobra, wiecie co? To dawaj jeszcze raz. Jeszcze jedno mam tutaj to, bo owoce ziemi. Tutaj nic tam teraz nie ubywa, a chyba nawet przybyło. Więc mi się wydaje, że te ziemniaki spokojnie będzie można, kurczę, sprzedać. Tak mi się wydaje coś. Kurde, no cały zapełniliśmy. Dobra. Karma dla 94 tu zostało, dobra. Jak to wygląda? Bo my mamy z soi robionych. Teraz soję będziemy. Nie, bo teraz rzepak. No to z rzepaku troszeczkę będziemy mogli więcej teraz. Bo rzepak mamy w lipcu. Z tego co pamiętam. Tak, w lipcu, także za miesiąc. No to teraz słuchajcie, trawę. Na pewno będziemy trawę mogli zebrać już. Tak, trawę. Tutaj jest, gdzie jest trawa. No, później w sierpniu i w październiku. No i jeszcze mamy tam chyba pszenicę w lipcu do zebrania też. Ten kawałeczek, wiecie, tam przy tej trawie. Dobra, bierzemy się za robotę. Jak tam kurczę. No właśnie, dobra, miód się robi. To lecimy, słuchajcie. Jak tam tego obornika? No trochę już coś tam jest. Nie za dużo. Dobra, dobra. Czekajcie, jak tam. Gdzie ja mam, słuchajcie, do tra. Tam jest, kurczę, tylko teraz do. Tutaj ją podłączałem. Dobra. Weźmiemy sobie tą tutaj. Damy. Zostawimy ją tutaj. Okej. No, elegancko, kurczę, jak to wszystko pasuje do tego, do tej waltry. Bardzo jestem zadowolony z tej waltry. Nawet podjedziemy sobie z tym, z klockiem. Nie będziemy zdejmować. Pies się najadł. W sumie to. Tam mamy, słuchajcie, jeszcze te. No. No co rządki układa z trawy, nie? Czekajcie, podjedziemy. Lepiej.
Dobra. No chyba teraz tą trawę, nie? Nie wiem w sumie. Teraz sprawdzimy. Czekajcie. To jeszcze musimy podłączyć. Dobra. No. Gotowe do zbioru. No dużo jej nie ma jak kiedyś, ale spoko, nie? Później sobie tam jeszcze raz ją. Już mamy sprzęty szybko lepsze. Dobra, rozłożymy. To nasze Ferrari. Jedziemy. Kurde no. Elegancko. No. Kurde. Elegancko. O. Zobaczcie. Nawet z taką prędkością. Zobaczcie, jak to szybko chodzi. Nawet pewnie bym szybciej to mógł zrobić. Ale wystarczy. No na tych kołach to tak, wiecie. Myślałem, że coś tutaj teraz to cień daje drzewo. Takie to zielone, widzicie? No i teraz to się normalnie pracuje elegancko na takim sprzęcie. Kurde, samo robi wszystko. Bardzo dobrze, trafiony zakup jest i w tą Valtrę, i słuchajcie, i w ten, tą kosiarkę. O. Nawet tyłem i ten, i jak się jedzie, to nawet nie. No i tak nie widać za bardzo. No i tak jeszcze będziemy musieli wrócić. O, i ostatni ten przejazd. Zobaczcie, jak szybko to idzie. Tu jak rzepaczek już ładnie wygląda. Żółto. Te pola by trzeba było połączyć. Te dwa tutaj. Już możemy w zasadzie nawet, kurczę, jest taka możliwość, żeby połączyć. Wiecie, no kurczę, bo... No i już mamy. Czy co ja sprawdzę? Czy dałoby radę tą trawę skosić?
tam przy wjeździe do nas. Tam wiecie, kurczę, bo tam jest tak się, tak jest tam brzydko wygląda. Wyjadę sobie tutaj. Ciekawe, czy to będzie możliwość skoszenia. Chociaż tutaj to tam, wiecie, tutaj to niech sobie będzie. No i tak tam na pole to nie jadę. To sąsiady jadą. Chociaż skoszę to wszystko, nie? No, przynajmniej będzie drogę widać. O Jezus, na szybko jadę. Już niedługo to drogi nie będzie widać. A teraz zobaczcie, ładnie skoszę tutaj. Elegancko, kurde, fajnie. No i tutaj weźmiemy, pojedziemy do nas teraz, wrócimy. No, teraz będzie przejazd chociaż widoczny, no zobaczcie. Te trawy wiadomo nie zbierzemy, bo to nie nas, nie do nas należy. Ale przynajmniej tu już będzie, kurczę, przejechać możliwość. No i też trzeba będzie w
W końcu troszeczkę zacząłeś. Dobra, myślę, że... Że to... Dobra, starczy. Czy jakbyśmy skosili? A tutaj trzeba będzie drzewa, kurde, sprzęt jakiś wynająć i pościnać to, że będę musiał, kurde, jakieś umowy, nie umowy na te drzewa. No będzie problem troszeczkę. Teraz czekajcie, bo zgrabiarka by tam była potrzebna. A no dobra, czekajcie, to już może pojeździmy sobie tamtym naszym Ursusem. Dobra. Lecimy po Ursusa. No i jeszcze musimy, kurczę, dom. Czekajcie, bo tak łychę mam, jakbym tych ziemniaków trochę posprzedawał. Bo może faktycznie nam aż tyle tych ziemniaków nie jest potrzebne. Bo ziemniaki to kiedy, słuchajcie, były. Zaraz sprawdzimy. Ziemniaczki. Ziemniaczki, kochane nasze, tutaj. Pokaż wahany w dnia. O kurde, styczeń dopiero. Dobra, do stycznia muszę poczekać trochę. Dobra, to lecimy. Kurde, a się trzęsie wszystko. Zimia się trzęsie. 155 koni, no słuchajcie, wiecie. Też by trzeba było tą trawę ściąć. To dobra, no i dobra, lecimy to zgrabić. Jak to będzie wyglądało? Z prędkością też jakoś tam 12, nie za dużo, nie?
Jeszcze jest takie szersze, z jeszcze z jednym kołem. Nie, tam są chyba... Czekajcie, czy sześcio? Czy pięcio? Kurde, wiem, że na pewno jest jeszcze jedno takie, większe. Szersze raczej. Też kurczę, nie, dużo nie kosztuje. Czekajcie, trochę zjechałem. Właśnie. Dobra. Dobra, jedziemy. Szybko robota idzie, słuchajcie. O, ty tak kurde. Coś mi się tutaj nie... Dobrze. Dobra, tu środkiem trzeba pojechać tym śladem. A. Chyba trzy tak nie dało się zrobić takie pasy. Jedziemy. Może dwa zrobimy nam, ale to źle pojechaliśmy. Pomogliśmy. Tak. Trochę źle to zrobiłem. Kurczę, no dobra, nie, to już się nie da tak na bardzo z tym zrobić. Boże, kurde, bo tak idziemy, kurde, na tą stronę, jakoś blisko rzepaku. Da, to podjedziemy, jeszcze raz pojedziemy sobie od końca. Albo nie tak. Zrobimy dwa. Postaram się zrobić dwa.
No, chyba starczy. Bliżej nawet tego trzeba było jechać, znaczy no, środka tutaj, z lewej strony. Właśnie, znaczy to nie za bardzo. Właśnie. Tak, trzeba będzie jeszcze raz przejechać. Ale już będziemy bliżej tego. Na drugi raz to tak, weźmiemy tamtą pierwszą, to tutaj pojedziemy. Przejazd. Ten drugi będzie w tą stronę. W tą stronę raczej. Myślę, że będzie już okej. No ta ścieżka druga będzie taka grubsza. Czy będę potrzebował? Chyba nie. Starczy. Lecimy. Kurczę, no tak wiecie, no. Czy ładnie bym to zrobił może? Ta, dobra, kurde, no. Widzę, że taka szeroka jest. Przejadę jeszcze raz dla pewności. Środeczkiem ładnie. Wszystko zjadę teraz. Menu, kupeczkę. A, o, widzicie, tutaj jest strasznie za szeroko to zrobiłem. Teraz będzie dobrze. Idealna. Żeby nie za wysoka była teraz. Ale da się przyjechać. A, radę przyjechać. Odłożymy sobie.
prawda? No i co? Będziemy zbierać. Dużo nie ma, ale myślę, że coś tam zawsze się do silosa wrzuci. Dobra, ale tym zajmiemy się, słuchajcie, już w następnym odcinku. Także no, jest jak jest. Dwie ścieżki. No, elegancko. Już w następnym, kolejnym odcinku wrzucimy to na silos. Troszeczkę tam pozgrabiamy w tym silosie. Upchamy. No i zobaczymy, co dalej. W każdym razie, dzięki, że słuchajcie, że jesteście, że oglądacie tą serię. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!